Witam serdecznie w naszej komentatorskiej serii. Dzisiaj będzie o tym, że politycy znowu zachowali się jak stado rozwydrzonych dzieciaków. W sumie żadna nowość. Nowością natomiast jest to, że nabawili się kaso wstrętu, czyli takiej swoistej przypadłości, która objawia się tym, że mają wstręt do pieniędzy i bardzo, bardzo tych pieniędzy nie chcą, i nawzajem obrzucają się. Inwektywami, kto to te pieniądze chce, bo oni nie, oni w ogóle nie. Będzie także, i to jest dużo ważniejsze, o tym, jaką my jako społeczeństwo jednak mamy siłę, bo to, że politycy nabawili się kasowstrętu na tle pazerności, to jest tylko dlatego, że ludzie, bez względu na poglądy polityczne, Powiedzieli politykom, jesteście pazernymi łajzami, nie życzymy sobie, żebyście aż tak pazerni byli, więc się wycofali. I to daje bardzo, bardzo dużo do myślenia na przyszłość i powinno moim zdaniem być czymś, co da nam właśnie nauczkę, nam jako społeczeństwu, żebyśmy z tej siły korzystali, bo jak dla mnie jest oczywiste, że politycy właśnie po to nas dzielą, żeby móc robić łajdactwa i nie ponosić za to konsekwencji. Bo wyraźnie widać, że gdy jesteśmy zjednoczeni, to oni się cofają, a to jest bardzo ważne, ponieważ co chwila politycy robią coś, co jest złe. I mogą, bo jesteśmy podzieleni. Jestem dzisiaj strasznie niewyspany, bo nie mogłem spać całą noc, bo mnie zęby bolą, a przez korona nie mogę się dostać do dentysty. Dlatego mogę mówić troszeczkę nieskładnie, a odcinek ten dedykuję ministrowi zdrowia Szumowskiemu, e, przez którego e, między innymi do tego dentysty nie mogę pójść. No i panu Morawieckiemu też, no bo to on, oni dwaj są w sumie odpowiedzialni za służbę zdrowia. Kurczę, co to za kraj? Płacisz pieniądze, prywatnie chcesz iść, a i tak się nie da, bo wirus. Nie pytajcie. Także mogę mówić troszeczkę nieskładnie, mam nadzieję, że mi to wybaczycie, bym też prosił łapkę w górę, komentarz, udostępnienie, bo jednak ten vlog jest ważny. Warto, żeby jak najwięcej ludzi go obejrzało. Kochani, po tym jak... Politycy zafundowali sobie podwyżkę sięgającą średnio 100 paru procent. Tam jedni trochę mniej, a rekordziści chyba prawie 200% podwyżki mieli dostać. No i plus pierwsza dama, 18 tysięcy zł, tak po prostu od zera. No to teraz nagle stwierdzili, że nie, że oni kompletnie tej kasy nie chcą. I Sejm odrzuci, Senat odrzucił poprawkę, popraw, tą ustawę Sejmu. Odrzucił. Se, a Sejm się zachowuje, tak jakby to już było zakończenie tematu. I przerzucają się odpowiedzialnością o to, kto w ogóle wyskoczył z tym pomysłem, żeby więcej zarabiać. No, ja już to komentowałem wiele razy, więc, więc warto przypomnieć, że moim zdaniem. Politycy, którzy w dobie recesji, którą sami wywołali, bo to, że wirus przyszedł, to nie ich wina, ale to, że zachowali się irracjonalnie, to już jest ich wina. Także w dobie kryzysu, recesji, zapaści gospodarczej, które sami wywołali, żeby sobie dawać podwyżki, to naprawdę trzeba nie tylko Bogła w sercu nie mieć, ale i. Rozumu godności człowieka. Generalnie politycy w większości krajów dookoła sobie obniżają pensje na znak solidarności z narodem, który ich wybrał, bo w wyniku tego, co się stało, generalnie ludzie mniej zarabiają, a do tego jeszcze politycy wywołali inflację. Dzisiaj rano było o tym vlog, więc nawet jeśli jakimś cudem nie obniżyli ci pensji, Albo nie dołożyli ci godzin w ramach tych pensji, którą miałeś do tej pory. No to i tak masz przekichane, bo ceny w sklepach rosną dramatycznie. Mamy galopującą inflację. Em, polecam taka miniaturka z galopującym panem Morawieckim, taki nowy super bohater, człowiek inflacja. E, nie kapitan inflacja, kapitan inflacja. Także no, mamy coraz bardziej przechlapane, no, a politycy dają sobie podwyżkę. Świństwo, po prostu zwykłe świństwo. No i teraz m, nagle politycy się przerzucają. To nie myśmy wymyślili, tamci. E, zaczął PiS, pan Terlecki. Pan Terlecki to jest ten, który ma takie fajne zdjęcie, e, które sam wrzucił do sieci, że, indeks za, za, in, że Google zaindeksował je słowem Menel. Jak wpiszesz słowo Menel, to wyskoczy ci pan Terlecki. Jak wpiszesz 2D. To wyskoczy ci pan Terlecki z kolegą. Tak, tak Google to za zaindeksowało, nie ja, nie ja, nie ja. E I nie ja też robiłem to zdjęcie, nie ja też te zdjęcia wrzucałem do sieci, to sam pan Terlecki. Ja tylko stwierdzam fakt, że jest mi przykro, że e wicemarszałek sej Sejmu nie ma służb, które usuną takie zdjęcie z internetu, bo to pokazuje, jak on, się, on, on sam siebie traktuje niepoważnie a przez co niepoważnie traktuje urząd, który sprawuje, a przez co cała Polska jest niepoważna. Tutaj potem się dziwiam, że ludzie robią takie przebróbki go, godła polskiego, że orzeł jedną ręką robi Facepalma, palma. Bo od, chyba od tego też jest Ministerstwo Infrastruktury, jak pan Terlecki nie ogarnia, żeby Ministerstwo Infrastruktury rzekomo takie dobre i wspaniałe mu powiedziało. No, panie pa, chyba Ryszardzie panie Ryszardzie tutaj usuwamy to zdjęcie z Google Google mamy zaznajomione w końcu marszał w końcu yy... Prezes, premier Morawiecki jest dalekim krewnym Suzyn Wójcicki, czyli szefową YouTube'a, czyli w sumie ważną osobą w całym tym Google'u, więc to usuwamy, nie? No nie. W każdym razie marszałek Terlecki stwierdził, uwaga: nie spadnijcie z krzeseł, że te podwyżki, które sobie politycy zafundowali, to, to pozycja chciała. Wiecie. Nie, to, to, to nie PiS chciał, to opozycja chciała. Opozycja przyszła, poprosiła, a wielki, dobrotliwy PiS się zgodził. No dobra, spoko, to, to, to zrobimy te podwyżki. No, no Jak tak bardzo prosicie, to to będą. I wiecie, no naprawdę jestem wiele rzeczy w stanie uwierzyć. Już, ale na przykład w Wielką Stopę, ale nie w to, że... No dobra, żartuję z tą Wielką Stopą, no. Ujmę to w ten sposób. No, prędzej uwierzę w to, że... Nie wiem co. No, nie wierzę po prostu w to, że PIS chciał zrobić y, 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 przysługę opozycji, ale też nie wierzę, że opozycja chciała zrobić przysługę PIS-owi. Gdyby założyć, że... Znaczy, opozycja mogła chcieć podwyższenia pensji posłów i senatorów. To na pewno mogła opozycja chcieć, no bo to jest kasa dla nich. Opozycja też mogła chcieć yy, zwiększenia subwencji partyjnych, bo to też jest dla nich bardzo ważna kasa, bo oni nie mają dostępu do dojenia państwa jako takiego, a, a PiS ma, jako partia rządząca. Natomiast po prostu no, już pędzę wierzyć, że Platforma Obywatelska szła do PiSu i mówiła tak, PiSie. Ja cię tak bardzo proszę, ty taki spokoj jesteś. Czy mógłbyś podnieść pensję swoim ministrom? Czy mógłbyś podnieść pensję swoim wiceministrom? Bo to jest niegodne, jak oni mało zarabiają. Jak, jak będziecie więcej płacić, to może specjaliści zgodzą się wreszcie pracować. Nie wiem, może nawet ten gruba zwoźniak się zgodzi. <laughs> to, to, to już jest całkiem niemożliwe, nie? E, no, no także podnieślibyście pensję tym, tym, tym ministrom i wiceministrom. No ładnie, prosimy. I premierowi, o temu premierowi, co nas tak ostatnio brzydko traktuje, też im podnieście. O i wojewodom i wojewodom, to są bardzo ważni ludzie. Zespolona administracja rządowa, sami wasi ludzie weźcie im, podnieście co no, to, to jest bardzo ważne, żebyście mi podnieśli, aha, jeszcze nie, za, nie zapomnijcie o pani prezydentowej Kornhauser-Dudzie, która tak na, na wieczorze wyborczym jechała po dziennikarzach, to, 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 to ona tak ładnie pojechała, że jej się należy, no proszę, to podnieście, tak? Już widzę, jak tak było, nie? Także, no, no sorry, pan Tarlecki, no chyba chyba przeszedł takie pewną granicę, po której kłamstwo przestaje być w ogóle wiarygodne, a staje się po prostu śmieszne i żałosne. Zwłaszcza że według oświadczenia pana Terleckiego, to opozycja do nich przyszła, ich poprosiła o to, żeby podnieść te pensje i wiecie, ani chwytu dowodu na to, nic, nic się nie nagrało. Wiecie, teraz politycy się nagrywają co chwila. Każdy ma telefon komórkowy i się wiecznie każdy każdego nagrywa. Z takich negocjacji to powinien zostać jakieś maile, jakieś smsy, jakieś spotkania, coś kiedyś. Nic, nic, nic. Zero do dowodu. Mamy politykowi uwierzyć na słowo. Oczywiście z drugiej strony, tam wysoko postawiony polityk Platformy Obywatelskiej mówi, że nie, że to kpina, co wcale nie zmienia faktu, że on też żadnych kwitów nie pokazuje. No ale o ile kwity na to, że coś zaistniało, to jest łatwo pokazać jeśli zaistniało, o tyle kwitów, że coś nie zaistniało, nawet jeśli no to, nawet jeśli naprawdę nie zaistniało, no to jest bardzo, bardzo mm, ciężko, prawda, pokazać. Jeszcze ciekawsza w tym wszystkim jest osoba pani Kornhauser-Dudy, czyli żony pana prezydenta Andrzeja Dudy, która nagle się okazuje, że nie chce pieniędzy. Ona nie chce tych 18 tysięcy złotych, ona by chciała i poprosiła tylko o to, żeby ZUS za nią płacić. I co w tym wszystkim jest bardzo ciekawe, to że pani Kornhauser-Duda mówił o tym, że nie chce tych pieniędzy teraz. Jak się zrobiła o wielkie oburzenie społeczne, jak pani Kornhauser-Duda moim zdaniem troszeczkę niesłusznie, ale jednak została twarzą tych niesłusznych podwyżek mm, dla polityków, taką trochę, przepraszam, chytrą babą z Radomia, ja oczywiście tak nie twierdzę, że tak pani prezydentowa jest, i, i, i ja nie mówię, że tak się ją powinno nazywać, tylko tak trochę ją ludzie na internecie zaczynają nazywać, co nie jest słuszne. No bo kurczę, posłów jest 460, ministrów i wiceministrów jest duże kilkadziesiąt, a pani prezydentowa jest jedna, więc e, jakby nawet koszty tej całej akcji to byłyby, jej pensja byłaby dużo, dużo, tak po prostu nie, byłaby maleńkim kosztem. W całej tej masie kosztów, jakie, jakie tam się pojawiają, prawda? Ale co tu jest żałosne? Żałosne jest to, że właśnie pani Kornhauser-Duda mówi, że nie chce tych pieniędzy, po tym jak się ludzie wkurzyli i pis się zaczął cofać, i się okazuje, że nie będzie tych podwyżek. A ktoś powie: Dobrze, ale to dopiero teraz pani prezydent została wywołana do tablicy. No nie do końca. Pierwszy raz. Postulat, żeby prezydentowa, czy też prezydentowy, jeśli prezydent będzie miał żonę, męża, dostawał pensję, pojawił się w 2016 roku. W związku z tym pani Kornhauser-Duda miała 4 lata na powiedzenie, że nie chce pensji, nie chce pieniędzy. Przez 4 lata nie powiedziała kompletnie nic, a teraz nagle. Jak się zaczęła robić ta cała batalia, cała ta drama, byśmy to tak powiedzieli, to nagle mówi o kurczę, jednak, jednak ja nie chcę tego, tego, tego hajsu. Ba bardzo, bardzo dziwne. Ciekawe, prawda? Co jest jeszcze ciekawsze, znowu nas Polaków się oszukuje. Ponieważ nam się wmawia, że sprawa tych podwyżek dla polityków jest już zamknięta. Nie, nie jest zamknięta. Eee, ponieważ ona jest na etapie wyrzucenia. Ustawy do kosza przez Senat. I to nie oznacza końca procesu legislacyjnego. Teraz Sejm może zdecydować, co z tym zrobi. Sejm ma, może albo to zostawić w koszu, czyli nie odrzucić weta Senatu, albo może odrzucić to weto Senatu i wtedy pójdzie wszystko do pana prezydenta normalnie. Sejm. Wystarczy 50% plus jeden głos, żeby odrzucić weto Senatu. W związku z tym weta Senatu odrzuca się banalnie. Po prostu trzeba jeszcze raz przegłosować ustawę, więc to w każdej chwili mogą przegłosować. I to jest bardzo ważne. Zobaczcie, gdyby oni naprawdę chcieli zakończyć ten proces, to by teraz poddali pod głosowanie te weto senackie i nie odrzucili weta senackiego, i by ta ustawa wylądowała w koszu. Natomiast co oni robią? Nic nie robią. W związku z tym ta, ta ustawa o podwyższaniu tych pensji tak naprawdę trafiła nie do kosza, tylko do zamrażarki. A z tej zamrażarki zawsze można ją wyciągnąć. Na przykład w czasie, gdy będzie jakiś wielki lockdown i ludzie będą mieli na głowie większe problemy, na przykład jak zrobić zakupy, bo będziemy mogli na przykład wychodzić z domu tylko dwa razy w tygodniu i tylko na godzinę. I trzeba będzie planować, czy jakie zakupy robimy, kiedy i, i, i kto idzie, bo tylko jedna osoba na rodzinę, i tak dalej. Mniej więcej tak jest w Australii. I wtedy mogą szybciutko to wyciągnąć z kosza, przegłosować i koniec. Pan prezydent za kilka godzin podpisze, w końcu to kasa również dla niego i dla jego żony. Nie wątpię, że podpisze, choć nie chce mi się wierzyć, że pan prezydent zawetuje. Um, Wasze że już nie ma nic do stracenia, przynajmniej o reelekcję nie będzie ubiegał. A haj się zawsze przyda. Trochę takie to jest przykre na pewno dla rodziców. Znaczy, nie, może nie jest przykre dla rodziców, bo znaczy, chodzi o, generalnie o to, że ich córka dużo lepiej od nich zarabia. Bo pani mm, Duda-Córka, nie pamiętam teraz, jak ma na imię, zarabia około pół miliona złotych rocznie jako prawniczka w Londynie no to dużo więcej niż od rodziców razem wziętych. Jako rodzice na pewno odczuwają z tego tytułu satysfakcję, że córcia sobie tak dobrze radzi. Każdy, każdy rodzic tak robi i to jest dobre, że rodzice się cieszą sukcesem córki, no ale to też pokazuje trochę jak słabe mają zarobki, jak pierwsz, córka chyba w pierwszej pracy takiej na poważnie wyciąga dużo więcej od nich, Także podpiszę. I teraz już, i tutaj już nie będzie drugi raz, o, takiego wielkiego szumu, tylko będzie, a, że Sejm jeszcze raz przegłosował, i, i poszło. To już będzie ostatni, ostatni dzwonek. Także to jest bardzo ważne. Popis potrafi robić takie rzeczy, właśnie jak ustawa, która wydawałoby się, że poszła do kosza, wyciągając z kosza i przegłosowuje. Zrobili tak z ustawą, która robi z drewna de facto towar ropałowy. Nie pamiętam, jak się ta ustawa dokładnie nazywała, ale generalnie chodzi o to, że Zmienili definicję y, drewna energetycznego i teraz palić w, w cudzysłowie w piecu będzie można praktycznie całym drewnem, a wszystko dlatego, że lasy państwowe są zbyt nieudolne, żeby schandlować drewno, które nawycinali. Y, no i, i chcą to sprzedać na opał, rozumiecie? Takie zwykłe, normalne, drzewka, y, to znaczy drewno, nie jakieś tam fiury, po. Potartaczne czy coś, tylko zwykłe, normalne drzewa chcą sprzedać na opał. Jak dla mnie to, to, to trochę, trochę przykre. No ale, ale tak zrobili. Także tutaj jest, uważajcie, tutaj nas oszukują. Znowu zobaczycie, że, że spróbują to wrócić. My musimy żądać, żeby tą ustawę znowu przegłosować, żeby znowu wróciła do Sejmu i Sejm jej nie przegłosował, żeby ona została całkowicie odrzucona. I moim zdaniem musimy żądać referendum. Uważam, że w kwestii zarobków polityków nie powinni decydować politycy, tylko powinien decydować naród w referendum. I powinno być pytanie referendalne, bardzo proste. W ogóle pierwsze: czy chcesz, żeby politycy mieli podwyżkę? Moim skromnym zdaniem, yy, pensje polityków. Powinny być uzależnione od tego, jak rządzą. Czyli na przykład teraz, jak rządzili źle, powinny się w ogóle obniżyć te pensje. Nie mówiąc już o tym, że niektórzy politycy za zrujnowanie życia całej masie ludzi powinni pójść siedzieć. Bo jakby człowiek, który rządzi spółką, rządził tak nieudolnie, jak PiS rządzi krajem, to już by go posadzili do Pierdla za, za właśnie takie, takie doprowadzanie. Do uszczerbku majątku takiej firmy. Co jest jeszcze ważne? Ważne jest właśnie to, że teraz będą usypiać naszą czujność, prawda? Ale i chodzi, żeby nie dać uśpić tej czujności, ale również widać czarno na białym, jak my jesteśmy silni jako naród, gdy się zjednoczymy i gdy powiemy nie, coś nam się nie podoba, gdy powiemy tak, chcemy tego. I w tym momencie nawet to, że do wyborów zostały 3 lata, nie zmienia faktu, że oni się cofają. Bardzo warto o tym wiedzieć, chociażby dlatego, że raczej na pewno na jesieni czekają nas jakieś głupie restrykcje. Dlaczego mówię głupie? Nie dlatego, że jakoś neguję istnienie wirusa. Wirus istnieje. Tylko jestem przekonany, że korona-paranoja zabija więcej ludzi niż wirus. Takie mam wrażenie. Bo ludzie boją się chodzić do lekarza. Jak masz zawał i nie pójdziesz do lekarza, możesz umrzeć. Jak masz raka i się nawet nie zdiagnozujesz, bo się boisz wirusa, też umrzesz. E, do tego jest cała masa ludzi, którzy chcą pójść do lekarza, ale nie mogą. Bo tak jak na przykład mój dentysta nabawił się paranoi i sorry, nie pójdziesz. E... Albo cokolwiek innego mu się skończyło, nie wiem, nie daje rady kupić środków e, higieny, bo nagle, bo nagle ich nie ma, prawda? E, albo ludzie, którzy chcą pójść, e, ale, tak jak na przykład ta kobieta w ciąży, co jej nigdzie nie chcieli przyjąć i, i, i zmarła razem z dzieckiem w swoim łonie, prawda? E, i, I czeka nas cała masa różnych dziwacznych obciążeń. Zobaczycie, zobaczycie, zapraszam. Do oglądania moich vlogów z moimi przewidywaniami na jesień. Moim zdaniem, czeka nas zamknięcie kraju, tylko nie kraju jako takiego, tylko formalnie um, to będzie zamknięcie um, powiatów. I nie dlatego, że minister tak zdecydował, tylko dlatego, że no, myśmy sami chcieli, bo nie stosowaliśmy się do obostrzeń. Tak nam będą wmawiać, jednak te, te obostrzenia będą gigantyczne. Um, uw I uważam też, że my mamy prawo powiedzieć bardzo, bardzo głośno, że żądamy jasnych, naukowych badań na ten temat, czym jest ten wirus, jak ten wirus powinno się zwalczać. Co to są te testy, żeby nam wytłumaczyć, dlaczego te testy dają tak dużo wyników fałszywie pozytywnych, dlaczego mimo wszystko te testy używamy, i tak dalej, i tak dalej. Powinniśmy zostać jasno, moim zdaniem, poinstruowani, co tutaj w tym wszystkim się dzieje. Mamy do tego prawo. I powinniśmy bardzo głośno mówić: tego chcemy, na to się nie zgadzamy. To wtedy jest szansa, że nasi kochani politycy się spietrają i, i tego nie. I, I zrobią tak, jak powinno być. No, taka jest nadzieja, taka jest szansa, aby tak było. Jeśli ten vlog podobał, proszę łapkę w górę, komentarz oraz oczywiście udostępnienie. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!